Cześć, witajcie piraci w 17 odcinku gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Ostatnio żeśmy przeszukiwali świątynię Menderca i dostaliśmy piękną dmuchawę, którą teraz będziemy wykorzystywać w różnych misjach, celach. Więc wiecie, będzie z nią co robić. Tutaj coś jest. O, najpierw fragment danych Animusa zbierzemy. Okej, mamy już go. A teraz tutaj sobie wbijemy. Tutaj jest jakby takie biuro asasynów. Ale zobaczymy, co tutaj mamy. Aha, dobra. Okej, dobrze, to się ze mną podzielisz. Wow. Czyli ty jesteś asasynem. Miło. Czyli już Edward się wtopił, to dobre otoczenie. Najlepsze, jakie tylko mógł znaleźć. To wiem już. To już od bardzo dawna wiem. Odkąd poznałem tą grę, to już mniej więcej wiem, o co w niej chodzi. Aha. Dobra. To dobrze. Bardzo dobrze. O, tu może będzie więcej questów. Aha. Co to jest? Co to jest? Chwileczkę, coś. Aha. That's one. Couple dozen more and you're in. What will this effort gain me? Respect for a start from the men and women you put in danger. No właśnie. And if that ain't enough. Kilka tuzinów. There's a treasure behind that door. Something many centuries old. I reckon if you made the effort to find every last one of those, it'd be worth your while. So are you sailing back to Nassau? When I have another contract there, right? This is my home for now. To bardzo dobrze. No to poszukamy sobie tych kilka tuzinów. Trochę roboty z tym będzie, nie powiem. To jak dużo? No kilka tuzinów, tak jak powiedziała. Dobra. Idziemy stąd, bo po prostu musimy gnać dalej w celach fabularnych, żebyśmy się tu po prostu nie zasiedzieli. O, sobie wskoczę do wody. Chyba teraz można nurkować, nie? Nie. No, tylko się w misji dało. Jakie głupie. Dobra. Biegniemy w stronę misji. Pewnie tam nasz statek czeka na nas, żebyśmy w końcu zaczęli do niego... Kurde, Edward, co się znowu bugujesz? On co jakiś czas się musi zbugować. Jak nie Edward, to Kafka się buguje. No to jest po prostu jakieś chore. Ale musicie przyznać, że to z tą Kafką kilka odcinków temu to było naprawdę już mega. To już było mega chore. O, jest nasza Kafka. Biegniemy do niej. Bo czas ucieka. A my musimy dalej realizować fabułę, którą na pewno zrealizujemy. I tak jak powiedziałem, i będę mówić, że po fabule też będę nagrywać tą grę. Wszystko nagram. O, yo, yo, ziomy, ziomale, piratki. Dobrze, dobrze. Płyniemy, płyniemy. Tak, wpłynij w morze. Zobaczymy, jak daleko będziemy mieli do celu misji. Nie no, ta dmuchawa idealnie do niego pasuje. Te dwa pistolety nie. A chwileczkę, zapomniałbym. Mogę teraz wytworzyć.
A, w tej chwili niedostępny. Chwileczkę. Chyba, że się po prostu zatrzymam. I teraz to zrobię. No co jest? Czemu nie mogę? Dobra. Wybaczcie, myślałem, że mogę sobie to upgrade'ować po prostu, ale to może... Może poza morzem. Może poza morzem. o, skrzyneczka najbliższa. Zbierzemy sobie skarb i płyniemy dalej. Przyspieszymy i dawać tu jakąś lepszą szantę. Jeszcze lepszą, nie podoba mi się. O, ta już jest lepsza. Co się tam dzieje? What the fuck? Ile statków? W mordę jeża. Nie, zawracaj, zawracaj. Przecież ty tego nie przeżyjesz, Edward. Chyba, że... Kurde, za duże ryzyko. 11 level, 25. Kurde. Nie, nie płyniemy. Tam nie płyniemy na pewno. Bo tego nie przeżylibyśmy. Zbierzemy sobie fragment danych. Dobra, mini wysepka. Zaparkujemy sobie. Dobra, stać, stać. Dobra. Zaraz tam do was wrócę. Dajcie mi tylko zebrać jeden fragment danych i będzie z głowy. Dobra. I zrobione. A tylko jeden fragment. Dobra, już do was wracam, moje żółte dziobki. Dobra. To niedługo trwało. Zebrać tylko fragment i skoczyć do wody z powrotem. No, okej. Okay. Edward, żadnij mi tu wspinaczek. Okej, okay, nasz murzyn czeka. Dobra. Zaczynamy. Race. Przyspieszamy jeszcze bardziej. Ale nie. Jakbyśmy mieli tam zacząć płynąć i robić atak, to byśmy tego już nie przeżyli z pewnością. Tylko wiecie, ja wolę nie ryzykować. Jak już moja kawka będzie na full zupgrade'owana, no to wtedy mogę atakować. Dawać mi tu lepszą szantę. Jeszcze lepszą. O, to może być. Macie śpiewać. Kolejny. Tam co jest? O, fregata. Wiecie co? Może sobie poradzimy z jedną fregatą. Ja bym zaatakował. Zaryzykował. Dobra. Atakujemy. O kurde. Ile to ma życie? Kurde. Nie, to aż ciężkie. Dobra. Będziemy atakować tyle, ile się da. Walka musi trwać. Oni w ogóle nie atakują, to chyba mamy przewagę w tym. O, teraz zaatakują. Dobra. Prasujmy to. O kurde, ile to zadało damage'a. Kurde. Wow, 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 wow. Nie, damy sobie radę. Spokojnie, nie panikować tylko. Jak będziemy kontrolować sytuację, to damy radę. Chociaż z jednym statkiem. Ja nie wiem jak zresztą. Dobra. Dasz radę. Dobra. Widzę, że już powoli to płonie. Będzie płonąć. Dobrze. Atakować to.
No z jedną sobie damy jeszcze radę. Unik, 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 panowie, dobrze. Dobrze, abordujemy. Ten i jeden statek. O, zdobądź 10 modeli statków do swojej kryjówki. Miło, miło. Czyli ten jest 10 modelem. I chyba było warto zaatakować, szczerze mówiąc. Tylko teraz będziemy musieli naprawić ten statek kosztem tego statku. Dobrze, zaczynamy abordowanie. Dobrze. O, i deszczyk zaraz będzie padać. Jak miło. Tego jeszcze zabrakło nam. Dobrze. Dobrze. Bierzemy się za działko. O, jeszcze możemy wrogich oficerów zniszczyć. A no tak, bo to jest ten większy statek. Dobra. Atakujemy, atakujemy. Kurde. Trzeba się do nich przybliżyć. Jeb! No dobra, może być. Dawać mi tu pistola. Jeb! Dobrze. Dobra, teraz tam wbiję do was, panowie. Jeb! Dobra, dawać miecz. Dawać miecz tutaj. O kurde. To będzie ciężko. Ojej. No chodź tu. Dobra. Nie, już jesteś zniszczony. Dobrze. Pięknie idzie nam to. A damy podpalenie. Niech to się wszystko pali. Oje. Dobra. Wybuchło. Jeb. A ej! Miały być pistole. Ja tak się nie bawię. Dobrze. Są spadeczki, ale atakujemy ich tak. O kurde. No, 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 no. Który taki odważny? Je. Yeah. O. Obrywam. A jak nie obrywam, to jeszcze spadkę. Dobrze. W końcu. Dobra, spadkami FPS-ów zaatakowało nas trochę, ale... nie ma się tu co martwić w sumie. Dobra, już. Starczy. Starczy tej wojny. Tak, naprawiamy kawkę. Przyda się. Pięknie. No, daliśmy sobie radę z jedną łajbą. Niech to sobie już teraz tonie w spokoju. A my mamy teraz do przepłynięcia pewną lokację, żebyśmy dotarli do misji. Jeżeli nam się uda, oczywiście. Znaczy, udać się uda, ale... O kurde. A, dobra. Dziobem do niebezpiecznych fal. I zaraz to zrasujemy. Dobra! Dobrze. Dobrze. Wow! Wow, kurde. Wow. Jeszcze trochę by brakowało, a statek by runął. To było niezłe, ale ryzykowne. Przynajmniej się udało. Żyją piraci. Edward też. Co to za stateczek? A, kanonierka. Sobie może ją splądrujemy. Aha. Nawet nie zareagowała. Dobrze, runęło. Tam mamy kolejny statek. Jeżeli będziemy chcieli, to go... To też... A, to już jest schooner. O, fregata, schooner.
Dobra, niszczymy tego szkunera. Nie będzie nam się tutaj. Dobra, padasz. Okej, okay. O kurde. To wiecie co, może lepiej zniszczymy już ten statek do końca. Dobra, i spieprzamy. O kurde. Spieprzamy. Bo z tym już nie damy rady. Pudło. Dobra. Jesteśmy przynajmniej jakoś zabezpieczeni. No ten obszar jeszcze niedostępny. Dobra, rozumiem. Wszystko rozumiem. Ale z tym statkiem trzeba, wiecie, twardo. Dobra, zarzucimy tymi beczkami, żeby zablokować mu drogę. Kurde, wiedziałem, że tak będzie. Tu już akurat, no, musiałem wybrać. Albo zgon, albo ratujemy się, więc musiałem zniszczyć ten statek, bo jakbym go abordował, no to tamten by mnie zmasakrował. Więc wiecie. Dobra. Przynajmniej mu uciekniemy. A wiecie, z takimi szkunerami dla nas to jeszcze jest ciężko. Szkunerami. Co to było? Fregata. Tak, to była fregata. Z fregatami jeszcze mamy jakieś pewne problemy. Dlatego nie podchodzę nawet. No. Dobra, nie wiem co to miało być. Chwileczkę, fragment danych. Zatrzymamy się, zbierzemy to i zbijamy dalej. Dobrze, ładnie, że się zaparkował. Jep. Dobra. Idealnie. Mamy fragment danych. Uciekło nam. Chociaż na co byśmy mieli to zabijać? O, dobrze, zabrane. Wiecie, takie rzeczy muszę już zbierać, żeby to jakoś było na miejscu. Wracam już do was, piraci. Nie macie się czego obawiać. Uniknęliśmy szkód związanych ze fregatami. No bo inaczej by nas zmasakrowali, to by było pewne. Dobra. Płyniemy dalej. Dobrze, more sail, full sail. Nie ma sprawy. Zbierzemy sobie skrzyneczkę. Pewnie tam coś będzie wartościowego. Jak zawsze, w sumie. A właśnie, jak tam wczorajsze oglądanie Fira 2, które wysłałem, bo widzę, że jest dość dużo pozytywnych ocen. Śpiewajcie, dobrze? Powiem wam szczerze tak, Fira 2 będę nagrywać wtedy, kiedy będę miał po prostu w planach. Póki co dzisiaj będzie Assassin, Mortal Kombat i WarZ, do którego wracam. Nie przesłyszeliście się, wracam do WarZ. Dobra, nie być tam. W ogóle ile mam metrów do tej misji? O, żeż w piździec. Aż tak daleko do Nassau? No to dużo w ogóle, powiem wam szczerze mówiąc. Ale zważając na to, że sobie chcemy jeszcze tu popływać, pozbierać jakieś itemsy, to znowu nam przeleci kilka odcinków na misje poboczne. Takie mam przynajmniej wrażenie. Pięknie. Śpiewać dalej. Jesteśmy bezpieczni, no trochę mamy rozpoznawalności, ale przy najbliższym abordowaniu statku zadbamy o to, żebyśmy już zniwelowali poziom wykrycia. Czekaj, tam jest skrzynia? Nie, bo ja bym sobie to zebrał. Bez względu na wszystko zniszczę ten fort. I ja wytnę najwyżej te momenty, gdzie padałem. Ale zniszczę to. Dobra.
moździerze. Dobrze. Teraz atakujemy. Jeb. Oj, 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 oj. Dobrze. Też atakujemy. Dobra, to jeszcze aż tak źle nie było. Zwolnijmy trochę, żebyśmy mieli większą skrętność. A te statki niech idą się pieprzyć. Jeb. O kurde. Dobra. Zwalniamy, zwalniamy. Tamten statek pójdzie zaraz, dawno. Dobrze. O to chodziło. O, o. Atakują nas. Przyspiesz. Dobra. Dobra, brasuj to, brasuj. Nie zaatakują nas. Ahahaha. Kurde. Yeah. O, już dwa forty poszły. Kurde. Nie wiem, na co łańcuchy wystrzeliłem. Tak PTW. Dobra. Dobrze. 3 z 6 poszły na dno. O kurde. A, nie. Niech to. Nie pozwolimy na to teraz. Im. Nie damy się zniszczyć. Dobra. O kurde. Uważać. Dobrze. Jedziemy z nim, jedziemy! Teraz nie możemy na to pozwolić. Jest! Ostatni! 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 O kurde. O, o, o. Nie! Nie! Kurde, nie wierzę! Nie! Jest! Udało się! Jest! Nie wierzę! Dobra, tu odsumujemy. Dobra. Jest dobrze. No to nie wiem, na co było Edward, bo to w ogóle niepotrzebne. Niepotrzebnie, żeś to zrobił, tak? Dobrze. Płyną sobie tutaj Anglicy, jakby gdyby nigdy nic. Dobrze. O kurde. To trzeba uważać. O Boże. Dobra, no i co dalej? A, pewnie tutaj teraz. Dobra, oczywiście, że tutaj. Oh yeah. Zabij fortowych oficerów. Oczywiście, że ich zabijemy. Para tego.
O, udało się. Teraz za drugiego się bierzemy. O kurde. Nie, trzeba drugiego zabić. Nie zajmujmy się pierdołami. Wow. Dobra, tutaj mamy zabić tego Dekla. Wow. Kto tak mnie tutaj... No, atakujcie. Aha. Ty mi tutaj nie rób takich rzeczy. Jeszcze raz. O, podwójne zabójstwo. Pięknie. Kurde, ten się nie... O, żywa tarcza. Je, poszło. Dotrzyj do sali naraz. Dobra. Pięknie, poddajcie się. Nie macie już tutaj co robić. Sala narad. Jep, udało się. I kolejny fort żeśmy przejęli. Ledwie. No to nawet było ciężkie bardzo. Ale Castillo coś tam zostało przejęte. Pomyślnie, w końcu. Okej. A, odblokowania różne. A, to wszystko. Dziękuję. Oko za oko. Dobra, wiecie co? Tu zakończymy już odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 17 odcinka z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować i powiedzcie, czy warto było zaryzykować dla tego fortu Castillo de coś tam de Jagua poziom 32. No to już jest hardcore. Trzymajcie się, na razie.